Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten sobotni wieczór. Kameralną premierę naszego krótkiego filmu poprzedzi około 30-minutowy koncert muzyki filmowej. Melodyjne dźwięki wiolonczeli poprowadzi Agata Gołoś, której towarzyszyć będzie majestatyczny akompaniament, pianina z rąk Karoliny Podobińskiej, absolwentek Wydziału Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Za nagłośnienie koncertu odpowiadać będzie Dawid Duda oraz Sebastian Szkodziński. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wielkie, wielkie brawa. Bardzo dziękujemy. Agata Gołoś, Karolina Podobińska, wielkie brawa. Chodźcie, chodźcie, dziewczyny, to wszystko dla was. Szanowni Państwo, każda wielka opowieść rozpoczyna się od pierwszego małego kroku. W tym przypadku miał on miejsce w roku 2005. Wtedy to jeszcze nikt z założycieli naszego bractwa pewnie nie wyobrażał sobie, iż w przeciągu kolejnych 15 lat fascynacja światem fantazy przerodzi się w działalność tak bardzo urozmaiconą, zrzeszającą kilkadziesiąt osób, pozwalającą młodym ludziom rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W tym roku, tak jak wspominałem, przypada 15-lecie działalności Bractwa Sorontar, a zarazem koniec wspaniałej przygody i historii, którą wszyscy razem tworzyliśmy. Niestety obowiązki rodzinne i zawodowe nie pozwalają nam na kontynuację działań, które przez cały czas istnienia stowarzyszenia propagowaliśmy. Nasza organizacja zrzeszała kilkadziesiąt osób z różnych środowisk, w różnym wieku, o rozmaitych zainteresowaniach. Każdy z nas z pewnością wniósł swoją własną, unikatową cegiełkę w budowę stowarzyszenia. Wszystkich łączyła idea społecznej pracy na rzecz szeroko pojętego pożytku publicznego, zwłaszcza sfer artystycznych, obywatelskich, patriotycznych, charytatywnych, ekologicznych czy edukacyjnych. Dziś symbolicznie chcielibyśmy zakończyć tę wspaniałą przygodę. Z pewnością Bractwo Sorontar wywarło bardzo duży wpływ na każdego z nas. Pozwoliło rozwijać swoje zdolności, poznać wspaniałych przyjaciół, stworzyć grupę mogących zawsze na siebie liczyć ludzi, których przeróżne pasje skoncentrowały w jednym miejscu. Za te wszystkie piękne, wspólnie spędzone chwile z całego serca dziękujemy. I wierzymy, że nasza działalność będzie inspiracją dla naszych młodszych kolegów i koleżanek. Bardzo dziękuję. Tak jak kolega Paweł powiedział, że dzisiaj kończymy piękną przygodę Bractwa Sorontar, naszego stowarzyszenia. Natomiast ja chciałem powiedzieć, jak to się zaczęło dla mnie, tak jak
pewnie dla większości osób sama idea stowarzyszenia była czymś bardzo inspirującym, co dla młodego człowieka dawało bardzo, bardzo wiele. Pamiętam to jak dziś. To był film o żołnierzach wyklętych w gimnazjum. Jako 16-letni chłopak dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak to Stowarzyszenie Sorontar. Dowiedziałem się, że ja sam mogę tworzyć coś i to coś może być zapisane, można powiedzieć, w kartach historii. Przynajmniej naszego małego miasteczka. Tak. To był bardzo dobry sposób na spędzanie wolnego czasu. Jako młoda osoba lepiej zrobić coś oddolnego dla innych z własnej inicjatywy, niż klikać w komputer, czy po prostu nie robić nic. Wtedy uważam to za coś pięknego, tak samo jak uważam to dzisiaj. Tak jak już mówiłem, uwierzyłem w swoje możliwości jako człowieka, jako jednostki, że ja sam mogę stworzyć coś dobrego, coś wielkiego i mogę to przekazać innym. Zbudowanie osady i przeprowadzenie imprezy dla wielu ludzi w wieku 16 lat jest czymś ogromnym, czymś wejściem na szczyt Mount Everest, prawda? Młody człowiek może koordynować ludzi, może zbierać doświadczenia i to sam od siebie. To było coś naprawdę pięknego. I tak naprawdę to było bardzo cenne doświadczenie, które wniosło mnie jako osobę zawodową, pracownika, rozwinęło moje kompetencje, umiejętności, tak samo uważam wielu, wielu innych członków naszego stowarzyszenia. I mam nadzieję, że nigdy o sobie nie zapomnimy. Dziękuję. Witam wszystkich Państwa. 15 lat to szmat czasu, naprawdę bardzo wiele i tak naprawdę no, prawie połowa mojego życia. Przez ten okres zrobiliśmy dziesiątki, jak nie setki różnych projektów, większość bez żadnego źródła finansowania, do których często dopłacaliśmy z własnej kieszeni, a co gorzej, często były nam rzucane różnego rodzaju kłody pod nogi, jednak wspólnymi siłami zawsze dawaliśmy radę. O rozmachu świadczy to, że nasze stowarzyszenie przepracowało kilkadziesiąt tysięcy godzin. Sam jeden z naszych projektów sztandarowych, LARP Sorontar, w roku 2011 miał bilans, tak już nazwę, 7 tysięcy godzin. To jest jakieś 3 lata pracy 8 godzin dzień w dzień, bez, nie licząc sobot, świąt, niedziel, dla jednego człowieka. Było to naprawdę kolosalne wyzwanie, ale mimo problemów sprostaliśmy i stworzyliśmy coś, co było początkiem jeszcze czegoś większego. Są to wspomnienia, które zostaną z nami do końca życia. Doświadczenie, które wykorzystujemy po dziś dzień i korzystamy z tego, co przepracowaliśmy w tamtym okresie. Chciałbym w tym miejscu też podziękować rodzicom, nie tylko naszym, ale tak naprawdę każdego z członków stowarzyszenia, którzy akceptowali te nasze młodzieńcze wybryki, bieganie po lesie w stroju, w firance, udając elfa z lateksowym czy tam bezpiecznym młotem, no ale akceptowali to i pomagali nam rozwijać tą pasję, często też dokładając i łatając te dziury budżetowe z własnych kieszeni, no bo nie potrafiliśmy wtedy kalkulować, no i zawsze te braki się pojawiały. Nie ma sensu tutaj wymieniać wszystkich tych projektów, które zrealizowaliśmy. Większość zebranych wie, jaki jest nasz dorobek, ale jeżeli ktoś chciałby więcej się dowiedzieć, to niedawno na nasz fanpage wrzuciliśmy księgę wspomnień, gdzie zawarliśmy wszystkie przeprowadzone akcje od roku 2005. Sorontar nas zmienił niewątpliwie. Dał początek czegoś wielkiego. Setki znajomości, jeszcze więcej różnego rodzaju relacji, które nas ukształtowały jako ludzi. Dały początek znamienitym rzeczom. Na przykład Olaf, jeden z członków stowarzyszenia od samego początku, podczas warsztatów artystycznych poznał swoją małżonkę, która również jest tutaj z nami dzisiaj. Ale też zaowocował w różnego rodzaju relacje biznesowe, jak na przykład współpracę z Zamkiem w Mosznej, z którym pracujemy do dziś dzień, oraz biznesowi 5 żywiołom naszej firmy eventowej, która teraz prężnie działa i dzięki której z kolei ja znalazłem swoją szanowną małżonkę, która do dzisiejszego dnia akceptuje te nasze dość rozmaite zainteresowania i to, że często nas nie ma w domu, dlatego tutaj też w tym miejscu dziękuję.
to tyle. Sorąta nas zmienił i mamy nadzieję, że to nasze dziedzictwo przetrwa i ten nasz dorobek będzie wykorzystany przez kolejne pokolenia. Dziękuję bardzo. Możecie Państwo wierzyć, bądź też nie, ale 15 lat temu znaleźliśmy coś wyjątkowo intrygującego. Coś, co dzisiaj chcielibyśmy przekazać młodszym od nas. I o tym właśnie będzie film, na którego premierę serdecznie zapraszamy. Przepraszam bardzo. Dobrze. Przepraszam. Jeszcze ja. Jeszcze jedna ważna kwestia. Mi przypadła ta przyjemna część, ponieważ ja będę dziękować przede wszystkim wszystkim osobom, które nas wspierały przez te lata i przy bardzo wielu naszych działaniach. Na przykład takie osoby jak pan dyrektor Stekniałek, czy... To jest jedna z pierwszych osób, które poza Brasem poznałam tutaj 8 lat temu. Więc oprócz tego pan Zbyszek Werema. Jednak jest bardzo długa lista tych osób, którym naprawdę chcielibyśmy dzisiaj podziękować. Niestety została mi przydzielona tylko minuta, więc jakby czas antenowy na to nie pozwoli. Ja od siebie, ponieważ miałam również podziękować wszystkim naszym rodzicom, zrobił to już Dustin, chciałabym podziękować przede wszystkim stowarzyszeniu i wszystkim ludziom, którzy tutaj tak naprawdę są. Ponieważ 8 lat temu, jak tutaj przyjechałam, to dzięki wam się po prostu mogłam tutaj czuć jak w domu. Dziękuję. I na jego gruncie. Skrzynia będzie w bezkres czekała głęboko pod ziemią. Szanowni Państwo, to był film, który zwieńczał działalność naszego stowarzyszenia, ale korzystając z tak znamienitej okazji, chcielibyśmy podzielić się z Wami czymś jeszcze. Czymś naprawdę bardzo konkretnym, okazałem takim naszym marzeniem, do którego dążymy tak naprawdę sukcesywnie od wielu lat, które powstało wiele lat temu, no a teraz powoli stwarzają się okoliczności ku jego możliwej realizacji. Mamy tutaj na myśli konkretnie budowę naszej własnej infrastruktury pod organizację różnego rodzaju eventów, a film, który Państwo teraz zobaczą, jest filmem, który będzie promował naszą akcję crowdfundingową, taką zbiórkę publiczną w internecie, w ramach której, już abstrahując od inwestorów i tak dalej, chcemy pozyskać środki na właśnie jego realizację. Oprócz tego będziecie mogli w niedalekiej przyszłości zobaczyć całą stronę, gdzie będzie opisane tak naprawdę wszystko związane z tym projektem, a ten sam film jest taką małą zajawką tego, co być może wspólnymi siłami uda nam się zrealizować już w niedalekiej przyszłości. Jasności chciałbym jeszcze sprecyzować, że jest to projekt stricte już 5 żywiołów, ponieważ Stowarzyszenie Sorontar dzisiaj zakończa swoją przygodę. Jednocześnie nadmieniam, że była to całkowita przedpremiera, pierwsza publikacja publiczna tegoże filmu i prosimy o niepublikowanie tego nigdzie, zwłaszcza w internecie. Bardzo nam zależy, żeby materiał nie pojawił się w żaden publiczny sposób, ponieważ mogłoby to być dość tragiczne w skutkach dla całej tej niespodzianki, którą szykujemy dla naszych fanów tak naprawdę z całego świata, a tymczasem oddaję już głos Dominika. Na koniec chciałbym wymienić wszystkie osoby, które tworzyły te rzeczone filmy. Oddzielę jeden od drugiego. W związku z tym, że lista jest dosyć długa, także gdybyście Państwo chcieli zdobyć jakieś oklaski dla poszczególnych osób, to uczyńmy to na samym końcu, z uwagi na to, żeby przyspieszyć ten etap.
Najpierw wyczytam osoby, które pracowały wyłącznie przy filmie surontarowym. Antek Przybylski, główny bohater. Nikola Marcioch, główna bohaterka. Adam Nieckarz, główny bohater. Wiktoria Marcioch, główna bohaterka. Paulina Janik, wiedźma. Lektor Jan Moniak. Testowanie zagadek. Marek Szała, Szymon Jagiełło oraz Dawid Halman. Jakub Ligęska, podtrzymywanie narracji zagadki. Teraz wyczytam osoby, które pracowały wyłącznie przy filmie pięcioożywiołowym. Dustin Wawrzyniak, kierownik produkcji. Agnieszka Zdonek, scenografia. Kamil Nowakowski, mistrz oświetlenia. Główny bohater Mateusz Święs. Wiedźma Andrzej Piotrowski. Koloryzacja Maciej Gryzełko. Szymon Puchalski, pirat. Muzyka Chris Thomas. Tytus Przybylski, Dawid Kampka, potwory. Zdjęcia w biurze pięciu żywiołów wykonał Mariusz Jaszczyszyn. Zdjęcia z drona oraz z podziemi wykonał Bartek Tokarczuk. Na końcu wymienię osoby, które pracowały przy jednym i drugim projekcie. Dawid Duda, reżyseria dźwięku, włożył w to naprawdę olbrzymią ilość czasu i efekt sądzę, że jest niebywały. Basia Wilczek, zagadki, scenografia i kostiumy. Piotr Sawicki, scenografia, efekty specjalne. Agatka Gołoś, muzyka i pomoc przy dźwięku. Ja z kolei byłem odpowiedzialny za reżyserię, zdjęcia, montaż i scenariusz. Ponadto chcielibyśmy podziękować za nagłośnienie Sebastianowi Szkodzińskiemu, Wojtkowi Bandurskiemu oraz Mariuszowi Jeszczyszynowi za pożyczenie różnych urządzeń, które były nam niezbędne do realizacji filmów, oraz Romce Janik za konsultacje montażowe. Również chcielibyśmy podziękować dyrekcji Muzeum Regionalnemu w osobie Aleksandra Cubera za możliwość pożyczenia krzeseł. I te same podziękowania kierunkujemy również do pani dyrektor Domu Kultury w Głogówku. I jeszcze chciałbym na koniec podziękować panu Adrianowi Marcińskiemu za pożyczenie kabla, który umożliwił nam zasilenie całej tej imprezy. I przede wszystkim chcielibyśmy serdecznie podziękować wam za to, że jesteście tutaj z nami i że od zawsze trzymaliście za nas kciuki i kibicowaliście. Wielkie brawa dla wszystkich zebranych i wszystkich tych, którzy nie byli w stanie dojechać. Dziękujemy. Jeżeli chcecie docenić naszą pracę w ramach Sorontaru, będzie nam niezmiernie miło. Jeżeli zagadka, którą stworzyliśmy, której preludium stanowi film, pójdzie w świat, jeżeli zostanie udostępniona, mamy wielką, zieloną nadzieję, że w przyszłości znajdzie się grupa śmiałków, która zechce sprostać tej bardzo trudnej zagadce. Ta zagadka jest w taki sposób wykreowana, że jakby można brać udział w niej poprzez internet, ale i też jakby jest niezbędne przechodzenie się po Głogówku, jest to forma gry terenowej. Zagadka jest na tyle trudna, że nie spodziewamy się, żeby ktoś prędko ją rozwikłał. Nie obrazimy się, jak nawet nastąpi to za 100 lat. Niemniej jednak żywimy nadzieję, że to nastąpi. Dziękujemy bardzo za imprezę. Coś się kończy, coś się zaczyna. To ostatnie nasze działanie oraz ostatnie słowa Bractwa Sorontar. Ja osobiście chciałbym podziękować wszystkim członkom stowarzyszenia, bo dzięki nim znalazłem się tutaj w Głogówku i zamieszkałem. Jednocześnie chciałbym podziękować wam za tak liczne przybycie. I na ostatnie słowo, proszę wszystkich członków Bractwa Sorontar, wszystkie osoby o pozostanie jeszcze na miejscach, członków Bractwa Sorontar tu bardziej naprzód, zrobimy sobie jeszcze ostatnie wspólne pamiątkowe zdjęcie.